Siemanko, tu ja jestem Zanek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram i szumą będzie to drugi odcinek z tym najnowszym deckiem, który otrzymałem od jednego z widzów. Jest to dość fajny deck, także postanowiłem nagrać coś jeszcze z niego, bo naprawdę się przyjemnie tym gra. W deku nic się nie zmieniło, tak jak widać takie karty. 4 razy ryba, 2 razy mroczny asasyn, 4 razy źródlany duch, 4 razy cichociemna sajamy, 3 paosów, koralowa kapłanka, kappa, strażnik 4 razy, 2 razy szpieg, 2 razy champion sajamy, wanizama 4 razy, kapłanka 3 razy, 2 razy włóczęga, 2 razy perłowa kapłanka i 2 razy naga władczyni przepływów. No i łuty szczęścia to raz ukryta świątynia, 4 razy obozowisko i raz honor na słońce. Grałbym więcej tych kart, ale po prostu no nie wiem, mam tylko jedną tom i mam jeden raz honor nas jednoczy. Całkiem fajna karta, to bym wrzucił co najmniej z 3 tych honorów. No, można by poszaleć, przynajmniej szybciej by się dobierały. Okej, okay. To tyle jeżeli chodzi o karty. Zawalczmy w takim bądź razie. Dobra, Xorm. Jest coś za 1, jest coś za 2, za 3 i 4. No to niech będzie. Zagram sobie rekina tu. No i let's go. Zobaczymy, co Xorm rozkmini. Coś takiego. Ciekawe, czy ten Xorm będzie na czarach, czy na łutach szczęścia. To może coś takiego. Powoli heja, no kurczę, kappa by się przydał, szczerze mówiąc, ale nie ma kappy, żeby zablokować tego gościa. Kolejna sterta złota. Holud ręki, zobaczmy co on zagra. A, łód szczęścia, super. Więc to raczej Xorm jest na łutach szczęścia, a nie na czarach. Dobra, ja sobie postawię tą kapłankę tutaj. Muszę stargetować tego niestety, goddammit. To dobra, gin w takim razie. Masz to, power Ikea. Zobaczymy co ten Xorm wymyśli. Brama do... O Boże, czy pewnie tego kurczę... Dokładnie, tego ziomka wystawił. Czerwia odchłani. Super. Jeszcze go nie mogę targetować na dodatek. O Boże, to fantastycznie. Po prostu fantastycznie. O, dobra. Postawię tą ziomalkę chyba. Przestawię gościa tu. Atak, atak. Atak. Biorę coś, dobrać kartę, czy przeznaczenie? Karta, spoko, dobra, pójdźmy tak. On ma swobodny atak, więc zobaczymy kogo zaatakuje. Goddammit, to mi trochę nie pasuje. Dobra, ten gość będzie teraz dostawał tylko 3 surowce, więc to mi nawet pasuje. Chyba, że zagra kolejną bramę i postawi kolejnego Króla Czerwia Otchłani, zależy ile ich ma. Powiedzmy, że nie wiem gdzie go postawić. Tutaj? Czy może tutaj? A zagram go się tu. Tym sobie zaatakuję. Przeznaczenie i let's go. Pao, no to super. To zginęło, Pao zaatakował. Super, po prostu super. Dobra. Proszę to. Teraz jak to zrobić? Chyba zagram tego gościa tutaj. Po prostu mam samych kurczę gości walczących wręcz. Więc zagram chyba sobie to. Elegancko.
Abyssal dostał. No trochę ten Abyssal go chyba ugotuje za chwilę. Bo co on teraz może zrobić? No musi Paosa zagrać, albo musi mieć dwa kominy. Albo komin i Paos. Zobaczymy. Czy coś takiego będzie miał. Dość trudny jest ten Xorm z tymi bramami. No i wziął się, poddał niestety koleżka. Zabił go niestety. Jego jednostka go zabiła, czyli ten czerw otchłani go po prostu pogrążył, bo on dostawał co turę tylko 3 surowce, więc raczej dużo nie mógł zagrać, niestety tym z tym stworem na polu bitwy. No co zrobić? Taki Xorm troszkę dziwny. Chciał grać takim Xormem, no to proszę bardzo, ma. Dobra, następna gierka. To poszło dość szybko nawet. Czy to brać, czy nie? Nie, wezmę nie. 1, 1, 2, 4, 4. To ciekawe. Dobra, to sobie postawię dwa razy rybę. Power i Hea. Czuję, że to, albo to. No okej, powiedzmy, że kappa będzie tutaj. I let's go. Świniaczek? Jak to zrobić teraz? Nie mogę go targetować, to jest najgorsze. Że zagram sobie tutaj Rekina. Tym zaatakuję. Pytanie, czy tym chcę atakować? 3 punkty. Tak, tym chcę atakować. Dobra, heja. Co ten kurna garant niesamowity jeszcze myśli. Czyhający w mroku. Tutaj go zagrał. Ciekawe. Ha, 5, to super. To sobie postawię tego gościa. Tu go przestawię. Tym zaatakować. Tym zaatakuję. To nie było genialne stawianie tego kurcze gościa naprzeciwko tego, no bo on ma 4 siły, więc może go atakować. Dobra, pójdźmy w przeznaczenie i w następnej turze będę mógł sobie użyć 2 razy obozowiska. Jakiś bulwan. Goddammit. Dobra, no to tak. Tak. Zrobić. Myślę, że tak to zrobię. O, właśnie tak. Dobra, let's go. No i się wziął, poddał koleżka niestety. Albo i na szczęście dla mnie. Nie, to było raczej do wygrania już w tym momencie. No okej, to jeszcze jedna gierka. Jakaś szybka. No tak jak widać, deck jest całkiem spoko, całkiem fajnie się tym gra. Dość szybki jest ten deck. Tak mówiłem, może nie tak szybki jak Krak Haka, ale na pewno troszkę bardziej silniejszy. No i kurczę, o wilku mowa, jest Krak Hak. Czy ja dostanę coś za jeden? Nie. Zwycięstwo, no to był Krak Hak, ale się wziął pod dom. Okej, to jeszcze raz. Co tym razem? Znowu kurczę, garant 1, 1, 3, 4. Ach, niech będzie. Zostawię sobie w drugiej turze 2 tych gości. Magię od razu. WTF. Od razu magię. Dobra, heja. W
Kuby. Z Kuby. I za 3 co ja mogę postawić? Tylko to chyba. Czy on gra jakąś magię? Nie, jakąś magię gra, pytanie. Czy jakieś fireballe będzie zapodawał? Czy coś innego? Sukub maniak, super po prostu. Dwa razy to, czy to? To jest pytanie. Myślę, że tak. A i tak. To zaatakować, to zaatakować. I co? Myślę, że to. Następnie tu, że chyba postawię sobie tą ziomalkę, chociaż nie wiem, zależy czy pójdzie w magię gościu czy nie, bo jak nie pójdzie w magię, to może postawię tego gościa. Zobaczymy. No i ryba padła. To było do przewidzenia, no, ale to już nie było do przewidzenia. No nie opłaca się raczej grać w takim razie. No to było genialne. Gościu chciał po 8 zaatakować tego chyba. Troszkę mu nie wyszło. Chyba nie zorientował się, że tu jest zasadzka. Dobra, no to chyba się zdziwił koleś. Co ja mogę zagrać? Chyba tylko to mi zostanie do zagrania, albo to. Tak o. To zabiję. Postawię chyba tą koralową kapłankę chyba. Tak, to jest nie, to perłowa kapłanka. Perłową kapłankę postawię... Tutaj? Nie wiem. Niech będzie tu. Tego gościa przestawię. Wiem, że atakuje. No i heja. Teraz mogę tą z umiejętności zabić w następnej turze. I po prostu zaatakować trzema stworami goście. Kurczę, mały desant dwóch stworów. No, może zagrać Yeti? Grać Yeti czy nie? Ma trzy stwory, będzie miał dwa stwory, to będzie miał cztery ataku. Czy zagrać to? Myślę, że zagram to. Użyję umiejętności. Tego gościa też zabiję. I też zaatakować, też zaatakować, też zaatakować. No i następna tura. Dobrze, że gościu nie idzie w magię, to znaczy, że nie ma żadnych fireballi. Więc mam na razie przynajmniej spokój od tego. Więc tak, tu jest 7. Mogę zagrać to, albo walnąć go z umiejętności. To by było 5 ataku. 6, zaraz. 5, to jest GG. Jeżeli mi karta podejdzie. Dobra, jest GG. Takie coś, takie coś. No i do widzenia. Okej, okay. Trzecie zwycięstwo. Troszkę było trudniej z tym gościem, ale było, tak jak widać, było to do ogarnięcia było. Okej, okay. Dzięki wielkie YouTube, do zobaczenia w następnym odcinku z Might & Magic Duel of Champions. Na razie, hej!